Dlaczego czas po świętach Wielkiej Nocy nazywamy czasem zwykłym, przecież on dopiero zaczyna być tak niezwykły? <laughs> Obecność Ducha Świętego. Od niedawna dopiero zastanawiam się, kim jest dla mnie. Odkrywam go, daje im się poznać, ale w ogromnej subtelności i swojej jedynej delikatności. Zastanawiam się, y, jakie jest moje doświadczenie człowieka y, w byciu z Duchem Świętym i tego, jak On mnie przemienia, i co robi takiego, że czuję się właśnie przez Niego ogarnięta i prowadzona. Zastanawiam się, czy mnie przemienia. Hmm. Tak, z perspektywy czasu wiem, że jest to duża przemiana. Formuje mnie i kształtuje. Ale myślę sobie, że ta Boża Sprawiedliwość, którą dla mnie jest właśnie Duch Święty, to mnie formuje, to mnie kształtuje. To nie jest tylko sposób myślenia. Ale to jest sposób bycia, funkcjonowania, życia, działania i postępowania. Za słowami księdza kardynała Grzegorza Rysia mogę powiedzieć, że w kościele kładzie się nacisk na nauczanie, często pomija się doświadczanie. Gdyby otwierać ludzi na doświadczanie obecności i działania Ducha Świętego, efekty byłyby zgoła inne. Tak, zgadzam się. No trudno się nie zgodzić z kardynałem, ale rzeczywiście, jeżeli doświadczam obecności Ducha Świętego, dzieła, które dokonuję chociażby przeze mnie w codzienności są zupełnie inne. Czym innym jest nauka samymi treściami, bo czym innym jest mówienie o tym, a czym innym jest doświadczenie? Tak samo jest w moim życiu, kiedy na katechezie słyszałam informacje informacje zobaczcie, nawet jak o tym mówię. Słyszałam, kim jest Duch Święty, trzecia osoba jej, jak to możliwe? Jako dziecko nie pojmowałam tego myślę, że do tej pory tego nie pojmuję jednak mam taką gotowość przyjęcia tego, że Duch Święty naprawdę jest że On właśnie objawia się w działaniu w funkcjonowaniu moim, codziennym. Bardzo spodobała mi się taka metafora, którą usłyszałam od księdza Grzegorza Strzelczyka, wypowiedziana niedawno na konferencji, podczas jednej konferencji ze studentami. Tak pięknie obrazowo mówił o tym, kim jest Duch Święty, i powiedział, że można by wytłumaczyć w tak wielkim skrócie, że Duch Święty działa jak taki wzmacniacz. I jest jak taki najlepszy, najbardziej odżywczy krem. <laughs> Uśmiechnąłam się wtedy, bo rzeczywiście zastanawiałam się: Jejku, jakie proste porównania, ale tak. Jeżeli mam w sobie ducha świętego, jeżeli zapraszam go do mojego życia, jeżeli zapraszam go nawet do zrozumienia słowa, staje się to dla mnie bliższe. To jest mocniejsze. Kiedy pytam go, czy to jest twoja wola w moim życiu, to co robię, czy to co wykonuję, nie wiem, najprostsze rzeczy, moja myśl, jakieś pragnienie, to co się dzieje, nie wiem, w sferze powiedzmy rodzinnej, zawodowej, wspólnotowej. Jeżeli to jest jego myśl, czuję to coraz bardziej. Z godziny na godzinę, z dnia na dzień, daje mi poznać, że to jest również Jego pragnienie. A we mnie buduje wielki pokój. Czasami jest tak, że na zewnątrz są ogromne burze. Czasami się wszystko wali. Czasami po ludzku można by powiedzieć, że to jest nie do zniesienia. Jednak to, co czuję w środku, daje mi pewność, że to pochodzi od Niego. I to jest to wzmocnienie. To jest ten wzmacniacz. Im bliżej Niego. Tym lepiej słyszę, lepiej odczuwam, lepiej rozumiem. A dlaczego krem? <laughs> Mnie, kobiecie, chyba trochę łatwiej jest to zrozumieć. Nie wiem, chociaż teraz czasy mamy różne, inne. <laughs> Ale rzeczywiście, krem z takim dobrym, odżywczym e, składnikiem on się wchłania. Smarujemy całe ciało. I pragniemy wchłonąć to, co najlepsze całym ciałem do wewnątrz. Od wewnątrz czuję, że wypełnia każdą moją komórkę. Tak, jest. Jest w każdym centymetrze mojego ciała, ale też w mojej przestrzeni, mojego życia, też w mojej percepcji myślowej, poznawczej. Jest. Daje mi bardzo dużo spokoju i pokoju, i też bardzo dużo znaków, takich owoców. Tak jak już, nie wiem, kiedyś mówiłam chyba o tym, ale mój ojciec duchowny zawsze mówił: Pamiętaj, po owocach poznacie. Tak. Wymaga to bardzo dużo cierpliwości bardzo dużo pokory, by poczekać, by jeszcze trochę. Tak się jeszcze zastanawiam nad tym, że Duch Święty jest tak naprawdę od samego początku w nas, a już najbardziej przekazany w Chrzcie Świętym, w sakramencie. I właśnie też te sakramenty dają nam cały czas wzmocnienie działania Ducha Świętego, no bo czym jest sakrament chociażby Chrztu Świętego, bierzmowania, nie wiem, namaszczenia chorych? Tam cały czas mamy kontakt, z olejami. Czyli cały czas, nawet tak po ludzku, on jest w nas wsmarowywany. Lubię bardzo to porównanie księdza Grzegorza. Naprawdę dało mi bardzo dużo takiego, takiej jasności w rozumieniu. Jest we mnie, przeniknął. Też jest ważne to, żeby umieć czerpać z tego, co mamy, bo myślę sobie, że bardzo często. Z różnych powodów nie rozpakowujemy tych prezentów, które dostaliśmy na chrzcie świętym. Pamiętam jak ksie, kiedyś ksie, ojciec Tomasz Nowak powiedział mi: zje, "Zechciej odpakować te prezenty, które dostałaś". Wtedy nie rozumiałam za bardzo, co do mnie mówi, bo uznałam, że jakie prezenty co mam odpakowywać. Rzeczywiście z biegiem lat można powiedzieć, że jeszcze jest trochę tych prezentów, które na mnie czekają. Te, które dostałam od Ojca w Duchu Świętym, które czekają na odpakowanie. Też się jeszcze zastanawiam nad tym, odnośnie przyjęcia Ducha Świętego, że kiedy czujemy, że On jest, kiedy Go przyjmujemy, to wtedy zaczynamy rozumieć, o czym do nas mówi Słowo Boże. Które czytamy codziennie, ono staje się rzeczywistością. Ono staje, to Słowo staje się naszym życiem, ale to Słowo też również nas czyta, albo jest dla mnie mapą, jak rozumieć to, co On mi daje, tak na co dzień. Bo, tak jak mówi ksiądz Grzegorz Strzelczyk, Duch Święty próbuje nas doprowadzić do lepszego zrozumienia sensu rzeczywistości w świetle Ewangelii. A częścią tej rzeczywistości jest sens mojego życia. Jak mówi dalej, skutkiem ubocznym przejścia przez nas Ducha Świętego jest lepsze zrozumienie tego, po co jestem na świecie i kim jestem, ja i inni. On doprowadza nas do doświadczenia sensu. Doświadczenie sensu. Hm. Tak, kiedy były bardzo trudne dni, kiedy nie widziałam sensu również mojego życia, wtedy na modlitwie dostałam takie przynaglenie oddać Mu wszystko. Wiem, często słyszycie te zdania Oddaj to Panu Jezusowi oddaj to Duchowi Świętemu oddaj to Ojcu ale jak to zrobić? Myślę, że takie ogołocenie doprowadza dopiero do rezygnacji z siebie i mówienia: Teraz ty działaj. Bardzo dużo tłumaczy mi Słowo Boże, czytane codziennie, rano, na początku dnia. Pierwszą wiadomość odbieram od niego. Nie sms-em, nie messengerem nieskrolowaniem jakichś filmików czy wiadomości dnia. Pierwsza wiadomość jest z czytania, z dnia. Tak jak mówi ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, to jest naprawdę najpiękniejszy list, który dostajemy. On zawsze bardzo dużo tłumaczy to, co się dzieje dzisiaj. Zachęcam was, odczytujcie te wszystkie listy, które codziennie, Dostajecie od Ducha Świętego, przez Słowo z Dnia.